Czy Mikołaj może być kulawy? Oczywiście. Akcja Kulawy Mikołaj już czwarty raz gościła na Bankowej. Tam niepełnosprawni studenci wcielili się w rolę Mikołajów. Pierwsza edycja odbyła się 4 lata temu i to wszystko był pomysł naszych studentów niepełnosprawnych. Oni po prostu się zebrali i stwierdzili, że chcą pokazać, że oni nie tylko oczekują pomocy bez przerwy i że nie trzeba im jej cały czas oferować, tylko sami chcieli zorganizować coś dla wszystkich innych studentów. Chcieli pokazać, że są aktywni i że tym razem to oni coś mogą dać wszystkim innym. Nazwa akcji mogła wydawać się nie na miejscu. Pierwszy raz jak usłyszałem tę nazwę, to pomyślałem, że ona ma jednak pejoratywny wydźwięk, taki trochę obcesowy. Jak się dowiedziałem, że to sami wymyślili studenci, no to bardzo mnie to ucieszyło. Dlatego, że trzeba, myślę, słuchać przede wszystkim niepełnosprawnych, co oni myślą o swoim miejscu i relacji z tak zwanymi pełnosprawnymi. Taki skrót, taka prostota, czy pewna bezpośredniość nam pomaga bardziej czasem niż im. Niepełnosprawni studenci podkreślają, że takie wydarzenie jest dla nich niezwykle ważne, bo mogą pokazać, że osoby niepełnosprawne też coś potrafią zrobić samodzielnie, że potrafią działać i że też mogą wyjść do ludzi, powygłupiać się. Nie bójcie się, bo tak naprawdę podejść i zapytać o jakąś pomoc albo po prostu zajarzyć rozmowę, to naprawdę może wywołać dla obu stron niesamowicie fajną przygodę i korzyści. My zapraszamy studentów, my zapraszamy licealistów, aby pokazać to, że Uniwersytet Śląski jest przyjazny osobom niepełnosprawnym. Na terenie kampusu na studentów czekał kiermasz świąteczny, gry i zabawy, takie jak slalom na wózkach, czy pokaz sztuk walki Wing Chun oraz symulator wypadków. Na zmarzluchów czekała gorąca czekolada i muffinki. Wśród zaproszonych gości byli studenci z uczelni z całej Polski. Jedną z nich była Paulina Syrokos, która zaśpiewała dla gości na Bankowej. Bardzo fajnie jest, bardzo tak sympatycznie jest, tak super zorganizowane jest. Podoba mi się wszystko. Do Kulawego Mikołaja włączył się także świeżo upieczony student Uniwersytetu Śląskiego, Janusz Świtaj. Czuję się bardzo swojsko, swoją misję rozdawania prezentów już zakończyłem, właśnie worek pusty oddałem, tak. I zapraszam i zachęcam was, abyście przyjechali nas tutaj wspomagać, naszą armię Mikołajów na wózkach w przyszłym roku. Kulawy Mikołaj to coś więcej niż świąteczna akcja. To możliwość pokazania się osób, które na co dzień pozostają w cieniu.